Serdecznie witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu i wykładzie z bioetyki, etyki środowiskowej. Nie pokazuję slajdu na początku, ponieważ mam dla Państwa zagadkę. 2010 rok był międzynarodowym rokiem, no pytanie właśnie czego? Czy wszyscy go przeżyliśmy? Ten temat dzisiaj będzie tutaj wiodący za chwilę. Temat, który właśnie dotyczył, był celebrowany na całym świecie w 2010 roku. Jaki to był rok, ten 2010? Czy wszyscy go przeżyliśmy? Doświadczyliśmy? Może i nam się znudził w mediach? To w sumie ciężko mi powiedzieć, nie wiem. To jest świeża sprawa. Nie wiem. Przeżyliśmy. Czego on dotyczył? To był rok ONZ-owski w całym świecie. Nasz kraj również tutaj się zobowiązał do uczestnictwa w tym roku. Ja tak ironizuję, mówiąc o tym, że nasłuchaliśmy się tego, jesteśmy znudzeni tym tematem. Okazuje się, że nie wiemy. No, jedna osoba wie, ja może podejdę z mikrofonem, żeby się ten głos był słyszalny. 2010 rok był to rok bioróżnorodności. Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej. Gratuluję. Jedna osoba wiedziała. Co daje pewną nadzieję, ale jak sami Państwo widzicie, no jedna osoba z nas wie, w czym uczestniczyliśmy. Tak. Moim tematem dzisiejszego pierwszej naszej części spotkania, bioróżnorodność największym i najmniej docenianym skarbem ludzkości. Taki tytuł chciałem zaproponować, o tym chciałbym, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy sobie mocno uświadomili, że to największy skarb, jaki mamy i niestety najmniej doceniany. To pytanie przed chwilą o rok różnorodności biologicznej, no chyba tego dowiodło, że jest niedoceniany przez społeczeństwo. Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej. W grudniu 2006 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wydała rezolucję, gdzie ten rok 2010 miał być właśnie poświęcony temu i był poświęcony temu. Parę słów tylko o tym, o tej kampanii, dlaczego ją podjęto. Dlatego, że zaledwie 38% Europejczyków deklaruje, że rozumie, czym jest bioróżnorodność. Myślę, nas to oczywiście nie dotyczy, ale taki procent Europejczyków rozumie znaczenie tego słowa. 28% Europejczyków słyszało o bioróżnorodności, ale nie zna znaczenia tego słowa. Z tego między innymi powodu taki rok ogłoszono. No pojawiło się wiele też informacji w prasie. Tutaj akurat chyba z Gazety Wyborczej wyciąłem to hasło, bo mnie ono bardzo się podoba i uważam, że tego typu hasła, gdyby było ich więcej, no doskonale zdawaliśmy sobie sprawę ze znaczenia i też wszyscy wiedzielibyśmy, gdyby tych haseł było więcej, że taki rok był. Przeczytam go może. Jesteśmy powiązani z pszczołą, która jest powiązana z kwiatem, który jest powiązany z chrząszczem, który jest powiązany z tobą. Na stronach tej kampanii, tego roku można było znaleźć wiele takich bardzo celnych, pięknych haseł. Mnie osobiście bardzo ono się podoba. Celem tego roku było podniesienie świadomości znaczenia różnorodności biologicznej dla dobrostanu ludzi na planecie, powstrzymanie aktualnej tendencji zmniejszania się liczby gatunków na Ziemi, propagowanie pozytywnych przykładów ochrony ginących gatunków. Takie cele tego roku były. W trakcie inauguracji wiele osób znaczących się wypowiadało. Kilka wypowiedzi, cytatów z tej inauguracji chciałem przedstawić, bo one są bardzo, moim zdaniem, mądre i piękne. Szkoda, że nie stanowią praktyki życia codziennego, że na co dzień tak nie mówimy, nie myślimy, ale wtedy te mocne słowa padły. W tym Międzynarodowym Roku Różnorodności Biologicznej wzywam każdy kraj i każdego obywatela naszej planety, złączmy się we wspólnym przymierzu na rzecz ochrony życia na Ziemi. Różnorodność biologiczna znaczy życie. Różnorodność biologiczna to nasze życie. To wypowiedź Ban Ki-moona, sekretarza generalnego ONZ. 11 stycznia 2010 w Berlinie. Pani kanclerz Angela Merkel powiedziała: zachowanie różnorodności biologicznej jest priorytetowym zagadnieniem dla mnie osobiście i dla całego niemieckiego rządu.
czy to są prawdziwe słowa, czy tak było, to pozostawiam ocenie każdego z nas. Natomiast takie słowa padły. Achim Steiner, dyrektor programu ONZ do spraw ochrony środowiska, powiedział coś, ja często do tego cytatu się odwołuję, bo to są bardzo mądre słowa, warte zapamiętania, kiedy rozmawiamy z innymi o przyrodzie. Nie każdy musi być ekspertem i znać się na biologii i ekologii, ale każdy powinien być świadomy korzystania z szeregu usług świadczonych przez środowisko przyrodnicze, jak dostarczanie wody pitnej, świeżego powietrza czy pożywienia, bez których egzystencja ludzka nie byłaby możliwa. Dalszy rozwój jest uzależniony od zachowania różnorodności biologicznej. Nie każdy się musi znać i kochać przyrodę, natomiast każdy powinien być świadomy swojego uzależnienia od przyrody. Świat zobowiązał się, a szczególnie Unia Europejska, do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej do roku 2010. Państwo tutaj macie informację. 2001 rok w Göteborgu, Unia Europejska się zobowiązała do powstrzymania utraty do 2010 roku. W Johannesburgu 2002 na szczycie Ziemi Rio plus 10. Świat się do tego zobowiązał. Mamy tutaj kolejne kroki, spotkania ministrów ochrony środowiska Europy, Azji. Jak Państwo sądzą, czy to zobowiązanie udało się dotrzymać? Czy udało nam się w Unii Europejskiej powstrzymać ten proces utraty różnorodności biologicznej? Udało się? Zapewne nie. Brak wiary? Może się trochę udało? Też mi się wydaje, że nie. Też nie. Skromnie, cicho. No nie, oczywiście nie. Co świat w związku z tym zrobił? Świat, Europa, Unia Europejska. Nie udało się do 2010, tak. Rzeczywiście nie udało się. Te osiągnięcia były mizerne w tym zakresie. Co zrobiliśmy? Podjęliśmy zobowiązanie do 2020. Także na papierze i w kwestii deklaracji jest pięknie, jest dobrze. No, pięknie będzie, jak nam się to uda zrealizować, ale myślę, że cennym jest, że te kroki są podejmowane przez decydentów, przez ważne osoby. Taką deklarację, taki cel przewodni na 2020 rok, tutaj mamy cytat Rady do spraw środowiska. Zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej oraz degradacji usług ekosystemów Unii Europejskiej do 2020 roku oraz odtworzeniu ich, na ile to wykonalne, równocześnie zwiększając wkład Unii Europejskiej w odwrócenie globalnej utraty różnorodności biologicznej. Taki cel sobie wyznaczono. Szkoda, że my o tym nie wiemy. Szkoda, że my o tym nie czytamy w prasie, nie słyszymy w telewizji, nie dyskutujemy żywo i częściej na uczelni w różnych miejscach. No, to niewątpliwie szkoda. W maju 2012 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie różnorodności biologicznej, gdzie deklarują autorzy, trzeba zwiększyć wysiłki, aby powstrzymać degradację różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych. O tym się mówi w Parlamencie Europejskim. Inne tutaj zobowiązanie z tej rezolucji. Parlament Europejski wzywa Komisję i państwa członkowskie do zidentyfikowania wszystkich dotacji szkodliwych dla środowiska i przygotowania do końca 2012 planu działań na rzecz wycofania takich dotacji do 2020 roku. Problem utraty różnorodności biologicznej, o czym rozmawialiśmy, jest znaczący i to jest czynnik środowiskowy, gdzie bariera bezpieczeństwa została dawno przekroczona. Dobrze, że świat polityki o tym mówi. Ja natomiast teraz chciałem, żebyśmy przyjrzeli się różnorodności biologicznej, jej znaczeniu w takich dziedzinach jak rolnictwo, medycyna, przemysł. Zobaczyli, czy my korzystamy z tej różnorodności biologicznej w pełnym zakresie, w sposób mądry, przemyślany, rozsądny. Czy doceniamy ten skarb, jakim jest życie? Inne formy życia, z których korzystamy w rolnictwie, medycynie, przemyśle. Rozpoczynając, to chciałem naszą uwagę skupić na roślinach uprawnych. Pytanie, w jakim zakresie korzystamy z różnorodności biologicznej, uprawiając rośliny? Kiedy ja te informacje po raz pierwszy przeczytałem, byłem zszokowany.
Nie zdawałem sobie sprawy. Ciekaw jestem, czy Państwo też będziecie zszokowani, jeżeli o tym jeszcze nie słyszeliście. Jaki jest ten zakres? A więc tak. Ogólna liczba gatunków roślin to jest blisko 230 tysięcy. Tyle mniej więcej poznaliśmy na naszej planecie. 30 tysięcy gatunków roślin mają części jadalne. Można je jeść. 7 tysięcy gatunków uprawiano albo zbierano w całej ludzkości, czyli 23 tysięcy nikt nie smakował. 250 gatunków uprawia się w XIX wieku, 180 gatunków uprawia się współcześnie, 20 gatunków stanowi 90% żywności całego świata, 3 gatunki, czyli pszenica, kukurydza i ryż, dostarczają ponad 50% pożywienia. Czyli z ogromnej różnorodności biologicznej, jaką dostarcza nam przyroda, my korzystamy z drobnej cząsteczki, no niezwykle z drobnej, tak jak tutaj te dwie ostatnie liczby. Pytanie, jakie się nasuwa. Dlaczego uprawiamy te, a nie inne gatunki roślin? Czy ich uprawa przynosi najlepsze efekty ekonomiczne? Czy pokarmy z nich są najsmaczniejsze, najzdrowsze? Czy to był dobry wybór? Bo jeżeli uprawiamy je, ponieważ one najszybciej rosną, najlepiej można zarobić, jeżeli są one najzdrowsze i najsmaczniejsze, no to w porządku. Odżywiamy się nimi, ponieważ one są takie, są najlepsze. Pytanie jednak, czy tak jest? Kto w ogóle dokonał wyboru tych roślin? Czy to był wybór przemyślany, oparty o jakieś badania naukowe? Czy te rośliny, które jemy, najlepiej rosną, najlepsze efekty ekonomiczne, są najsmaczniejsze, najzdrowsze? Mi się wydaje, że te rośliny zostały głównie wybrane z tego powodu właśnie, że są takie najbardziej popularne i najłatwiej się je hoduje w różnych częściach świata. Że się najłatwiej hoduje. No tak. To byłoby jakieś uzasadnienie. Czy one najszybciej rosną, są najsmaczniejsze, najzdrowsze? Myślę, że są też najsmaczniejsze. Tak pani myśli. Zobaczymy za chwilę, jaka jest prawda. Ktoś jeszcze by się chciał odnieść? Są najsmaczniejsze, najzdrowsze, najszybciej rosną? Wydaje mi się, że też chodzi o to, czy się dostaje na tą roślinę dotację na przykład. Ale ja mówię o wyborze takim, który się kiedyś dokonał. Czy on był właśnie przemyślany i uwarunkowany takimi rzeczami? Smakiem, przyrostem? Myślę, że smakiem po części tak. No tak mi się wydaje. A kto tego wyboru dokonał, tych roślin? Kto je zaczął uprawiać? Kiedy to się dokonało? Chyba w całej historii ludzkości stopniowo. No nasi przodkowie. Tysiące lat temu ten wybór się dokonał. Ja chciałem pokazać, że to, że uprawiamy takie, a nie inne rośliny, to jest kwestia przypadku. I w wielu wypadkach nie był to najlepszy wybór. Jak coś robimy przypadkowo, a zrobili to nasi tam praprzodkowie, no to czasami trafili, a czasami nie trafili, jak się okazuje. Ta różnorodność jest ogromna. 30 tysięcy gatunków roślin, 7 tysięcy uprawiano, a dzisiaj uprawia się kilkanaście, kilkadziesiąt, 150 ogółem. Czy w tych te pozostałe nie rosną szybciej, nie są smaczniejsze i zdrowsze? Może są. No sprawdźmy. Łust głąbi groszek to będzie pierwsza roślina, którą ja chciałbym pokazać, że ten wybór często był przypadkowy i nie był najlepszy. I niektóre rośliny są smaczniejsze, zdrowsze i lepsze efekty ekonomiczne dają. Łust głąbi groszek, pierwszy nasz bohater. Ktoś go zna, ktoś go jadł? Nie, znaczy podejrzewam, że nie, bo go nie ma na rynku. Ale za chwilę przedstawię inne rośliny. To jest tak zwany gatunek supermarket, ponieważ każdą część rośliny można wykorzystać. Widzicie Państwo, liście podobne do szpinaku, młode strąki używane jako fasolka szparagowa, młode nasiona podobne do groszku. Dojrzałe nasiona można gotować w całości, zmienić na mączkę, można zrobić coś o charakterze kawy. Bulwy mogą być gotowane, smażone czy pieczone. Wszystko można wykorzystać, każdą część. Znacie taką drugą roślinę z naszego świata? Nie ma. Z Nowej Gwinei pochodzi, ale zobaczmy przyrost. 4 metry w parę tygodni. Dodatkowo jest to roślina strączkowa, która ma bakterie symbiotyczne, które wiążą azot atmosferyczny. W związku z tym na jałowych glebach bez użycia
takiej ilości środków nawozów, mogę ją uprawiać. Wyobraźmy sobie sytuację, że pan uprawia ziemniaki, a ja uprawiam łus gołębi groszek. Reguły rynku są uczciwe. Kto więcej zarobi? Znaczy warunkiem jest jeszcze, że państwa muszę przekonać do jedzenia tego łustu, ale ja mam dojścia do mediów i media nagłośnią to i przybliżą państwu walory smakowe. Pana ziemniak i mój łus gołębi groszek. 4 metry w parę tygodni. Każda część rośliny, a pan tylko bulwy i przyrosty, no, mierne. Co się bardziej opłaca ekonomicznie? No, myślę, że gdyby te warunki były równe, to widzimy, że ta roślina, no, nie ma konkurencji. Nie przebiła się na razie, ale jest, czeka na odkrycie, na spopularyzowanie. To był łust gołębi groszek. Zobaczymy, czy doczekamy i zaczniemy go jeść i smakować się. Proszę. No, obecnie w naszym klimacie nie, chociaż przy postępującym globalnym ociepleniu będziemy potrzebowali innych roślin. To może być jedna z roślin przydatna również w naszym klimacie, kiedy globalne ocieplenie się zrealizuje. No, Nowa Gwina, czyli klimat ciepły. No, ale my też przecież dzisiaj jemy różne rzeczy, które pochodzą z tamtych stref. Jemy łustu gołębi groszku, który ma takie walory. Druga roślina, szarłat, czyli amarantus. Czy ktoś jadł? O, jest. Jedna osoba wie o amarantusie. Jedna, tylko jedna je. Ja po coś kiedyś. Druga, trzecia osoba w płatkach zbożowych, tak? Bardzo dobre. Ja chleb z mąki amarantusa kiedyś jadałem, dziś on tam jest dodawany. Dostępny w naszych sklepach, tak? Można kupić. Tak, chociaż w supermarketach też widziałem te ziarenka. Trzy osoby. Ta roślina, no, pojawia się skromnie, ale pan nie wie, jak smakuje amarantus. Pan nie wie, co pan traci. My znamy. My w swojej kuchni i diecie mamy ją bogatszą nieco od pana. Ona obecnie wchodzi na rynki w Stanach, Europie. To jest roślina z Indian z Meksyku, Ameryki Południowej. Oni uprawiali 3 gatunki spośród 60. Z nasion się robi mąkę, a ugotowane młode liście są jarzyną podobną do szpinaku. To też roślina na globalne ocieplenie, która może być przydatna. Pytanie, dlaczego nie jemy dzisiaj szarłatu? Jak to się stało, że my nie znamy szarłatu? No, ona wraca, ale bardzo opornie, bo 4 osoby siedzące na sali wiedzą o niej. Jak się to dokonało? Przez przypadek. Na czym on polegał? Indianie z Ameryki z mąki amarantusa sporządzali figurki. Mieszali ją z krwią ludzką. No, mieli takie zwyczaje. Hiszpańscy konkwistadorzy, kiedy to zobaczyli, no to zakazali uprawy tej rośliny w całej Ameryce, wypalali uprawy tej rośliny i ta roślina zniknęła. Na setki lat ona zniknęła. Przez czysty przypadek, że Hiszpanie to zobaczyli, skojarzyło mi się jeszcze z religią chrześcijańską i kompletny zakaz. Teraz po latach ona wraca. Gdyby było inaczej, Hiszpanie by przywieźli szarłat, wszyscy byśmy go znali doskonale i nie byłoby żadnego problemu. Przypadek tym rządzi. Takich roślin, które czekają na odkrycie, na rozpowszechnienie, jest mnóstwo. Ja parę tylko przywołam, ale gdybyście państwo sięgnęli do książki Wilsona Różnorodność życia, znajdziecie tam znacznie więcej tych roślin. Parę podaję. Ziemniara jadalna z ant, bulwy podobne do marchwi o delikatnym zapachu. Czasami marchewka, a czasami ziemniara jadalna, każdy dzień coś innego. No, myślę, że byłoby ciekawie. Ja osobiście bym chciał, żeby moja kuchnia była jak najbardziej urozmaicona. Między innymi o ziemniarę jadalną. Dlaczego nie? Maurycja Pogięta z niziny Amazonii to tak zwane drzewo życia Indian, owoce bogate witaminy, z rdzenia się wyrabia chleb. My tego smaku nie znamy i nie wiemy, jak smakuje chleb z Maurycji Pogiętej. Pieprzyca Mayena z Wysokich Ant, warzywo korzeniowe, przypomina rzodkiew,
Charakterystyczny zapach, też mi nieznany nikomu z nas. Pieprzyca Mejena, bulwatka, też Andy. Bulwy podobne do ziemniaków, nadzie z pożywnym warzywem, przystosowane do chłodnego klimatu. Ta roślina z kolei chłodny klimat. I jeszcze jedna tykwa woskowa z tropikalnej Azji. Miąższ podobny do melona, używany jako jarzyna, na zupy, desery, rośnie szybko, kilka zbiorów rocznie. Żeby zobaczyć więcej, odsyłam do książki Różnorodność życia, gdzie autor podaje tych roślin znacznie więcej. Są też rośliny, które niestety odchodzą w niepamięć. One przestały być uprawiane. Dzisiaj one jeszcze są, ale w ciągu krótkiego czasu prawdopodobnie znikną z naszej planety i nikt już nie będzie wiedział, co to było i jak smakowała achira, achipa, maka, maszuła, małka, oka, uluko, jakon. Dla mnie to są też tylko nazwy, które mi nic nie mówią. Ktoś je kiedyś jadł. Ale są rośliny, którym udało się przez przypadek przebić i zaistnieć na naszym rynku. I tym rządzi też przypadek. Niewiele jest takich roślin, ale niektórym się udało. Ktoś je odkrył, spopularyzował i dzisiaj wszyscy wiedzą, co to jest. I wszyscy lubią, prawda? Cóż to jest? Rukola, oczywiście. Jak to się stało, że ta rukola się pojawiła? No przecież kiedyś jej nie było. Jak Państwo byliście dziećmi, to chyba jeszcze jej nie było. Co takiego się stało, że nagle ona jest w każdym sklepie? Ktoś wie? Spopularyzował ją, przybliżył naszemu społeczeństwu w latach 90. Stefano Padulozzi, włoski botanik. To jest po prostu chwast, który porasta ruiny Pompeji. I ten chwast tych ruin Pompeji dzisiaj jest na wszystkich naszych stołach. Przypadek. Takich roślin zapomnianych, które były uprawiane w Polsce, jest wiele. One rosną gdzieś może za oknem, gdzieś tutaj blisko, w Katowic. Kiedyś ludzie je jedli. Ja chciałem tylko 5 chyba takich roślin tutaj szybciutko przywołać, ale dzisiaj ukazują się książki. Ukazała się książka Dzika kuchnia, doktora habilitowanego Łuczaja, który jest takim entuzjastą tych roślin i odsyłam do tej książki. A ja chciałem kilka takich roślin, które rosną, kiedyś ludzie je jedli, a dzisiaj już ich nie znamy. Mijamy je, ale o nich nie wiem. Roszpunka warzywna, jest w Polsce uprawiana, ale na małą skalę. Zdziczałe formy występują również na stanowiskach naturalnych. Europa, Azja Mniejsza, Afryka. No tu mamy taką sałatkę przygotowaną. Neutralny, lekko orzechowy smak. Smaczne sałatki się z niej sporządza. Ktoś ma jakieś doświadczenia do roszpunki? Coś może o walorach smakowych? Znaczy, no tak jak było napisane na slajdzie i jak profesor powiedział, ma taki właśnie lekko orzechowy smak. Pani zna? No trochę. Dużo osób ją spożywa? O, pani też. Ale to jednostki, jak widać, prawda? Jednostki. Komosa strzałkowa to druga z roślin, którą chciałem przywołać, która od czasów prehistorycznych była uprawiana do XVIII wieku. Zjadano młode liście, nasiona, robiono mąki, kasze. No dzisiaj ona nie jest znana nam, ale rośnie. Można iść i zbierać. Niektórzy to robią. W czasie I i II wojny światowej ta roślina uratowała wielu ludzi od głodu, szkorbutu. Zjadano ziele, nasiona komosy. W lecznictwie ludowym było jako środek antyseptyczny. Do leczenia grzybicy, skóry był korzeń używany. Komosa strzałkowa. Czosnek niedźwiedzi. No ten myślę znamy i... Czosnek niedźwiedzi ktoś zna? Kupuje? Ale jest chroniony chyba. On jest chroniony, także nie można ze stanowisk naturalnych. No ale serek almet z czosnkiem niedźwiedzim, tak? Znamy. Także wzbogaca naszą dietę. Dużo witaminy C, wiemy, sama nazwa wskazuje też na smak. Ta roślina jest bardzo popularna w Rosji i w Niemczech. W Rosji jest składnikiem wiosennych zup, które są do dzisiaj popularne w Rosji. W Niemczech dodawano do sałatek, się kisi, marynuje w oliwie.
U nas jej udział jest skromny, a jest rośliną chronioną, także nie możemy sobie iść i zbierać jej dzisiaj dla naszych prywatnych potrzeb. No i jeszcze tutaj buk chciałem przywołać. Orzechy buczyny są, te orzeszki są bogate w białka. Można je surowo jeść, uprażyć, sprasować, można wycisnąć olej. Także wiosna będzie, także można się wybrać i sobie tam troszeczkę posmakować gdzieś w buczynie tych orzeszków. To były rośliny uprawne. A teraz przyjrzyjmy się sytuacji z owocami. Czy my w jakim zakresie korzystamy z owoców, które są dostępne? No, stała się rzecz niepokojąca i trochę zadziwiająca, ponieważ z owocami stało się tak, że kilkanaście gatunków owoców, w tym jabłka, gruszki, brzoskwinie, truskawki, które pochodzą ze strefy umiarkowanej, zaczęły być uprawiane wszędzie, i w krajach północy, i krajach tropikalnych. Zdominowały cały rynek i są uprawiane również w innych strefach. W tych, których tropikalnych, no przecież jest ogromne bogactwo, większe bogactwo roślin. Gatunków owoców dostępnych mamy 3000, a ludzkość wykorzystuje 200. Czyli 2800 owoców nikt nie je, nikt nie smakuje i nie zna ich smaku. Bardzo niewiele z tej ogromnej puli korzystamy. Czy Państwo znacie smak tego owocu i wiecie, co to jest? To jest durian. Durian. Roślina, która ma podobno niebiański smak, ale przeraźliwie śmierdzi. Nie wiem, czy ktoś jadł i może coś o tym zapachu powiedzieć, czy smaku. No ja niestety nie, tylko z opisu. Także trzeba uważać zapewne jedząc. To też liczy? To jest rambutan. Śliwka chińska, jagodzian, rambutan. No, też osobiście nie znam tego smaku i żałuję. To bym posmakował, bo wygląda bardzo ciekawie. Jeżeli ktoś wie, to mówi. To jest mangostan właściwy, owoce mangostanu właściwego. Czy podejrzewam, że ten miąższ ze środka, ale nie mam doświadczeń takich osobistych. Też by się tutaj posmakowało taki owoc. To jest flaszowiec miękkociernisty. No, dla mnie też tylko nazwa. Ale bym chętnie na deser przekąsił. No tu to ślinka cieknie, myślę. Nie wiem, czy tak widać na slajdzie, jak to wygląda. Nazwa też przesympatyczna, psianka lulo. To z Ameryki Południowej, psianka lulo. No tych owoców jest mnóstwo, których nie znamy. No znamy, my znamy parę tych szczególnie egzotycznych. A bogactwo przyrody jest przeogromne, z którego my no, nie korzystamy. W bardzo małym zakresie. Przejdźmy do naturalnych słodzików. Pewno wszyscy lubimy rzeczy słodkie. No i zapewne mamy z tym problem. Cukier jest produkowany w świecie z buraka cukrowego albo z trzciny cukrowej. No i my wszyscy wiemy, że ten cukier otrzymany z tych roślin, no to jest biała śmierć. No i zapewne część z nas no ma pewne dylematy, kiedy słodzi. Część z nas pewno nie słodzi właśnie z tego powodu. Ale zapewne ciasta, różne słodycze od czasu do czasu jemy, a wiemy, że nie jest to zdrowe. Pytanie, czy przyroda, czy rośliny dostarczają zdrowych, naturalnych słodzików, które moglibyśmy osłodzić sobie życie, ale byłoby to bezpieczne dla naszego zdrowia? Czy przyroda jest na tyle mądra? Czy przypadkiem my źle nie wybraliśmy? Okazuje się, że tak. I przykładów mam parę. Katemfe, to jest roślina z Afryki Zachodniej, wytwarza białko 1600 razy słodsze od sacharozy. Minimalna ilość osładza i badania potwierdzają, że to jest bezpieczne dla naszego zdrowia. Nie jest to białko, nie szkodzi naszemu zdrowiu, tak jak szkodzi sacharoza, którą z tego buraka cukrowego pozyskujemy. Nazywamy ją białą śmiercią.
taka roślinka jest, przetrwała, można by do niej sięgnąć. Na razie nie sięgamy i nie znamy. Druga roślina, jagoda szczęśliwego losu, że łacińskiej nazwy skomplikowanej nie będę czytał, pochodzi też z Afryki Zachodniej, zawiera substancję 3000 razy słodszą od sacharozy. Też bezpieczna i można by ją osłodzić. Przejdźmy dalej. Stevia. Stevia rebaudiana. Roślina astrowata z Ameryki Południowej, Środkowej. Używana, owszem, używana do słodzenia napojów i potraw. Zawiera stewiozy, który jest 300 razy słodszy od normalnego białego cukru. A zobaczcie Państwo, jakie ma właściwości. Bardzo niska kaloryczność. No to jest walor. Słodzę, jem słodycze, gdzie jest ten cukier, a jest to niskokaloryczne. Zdolność do obniżania ciśnienia krwi. No, czyli jeszcze mi wpływa pozytywnie na ciśnienie krwi, a problem nadciśnienia znamy. Jest podobno bardzo smaczna, najsmaczniejsza z dostępnych substancji słodzących, ale zawiera właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, chroni przed próchnicą. Czyli ja sobie zjem, osłodzę z tą substancją, stewią, i to mnie będzie chronić przed próchnicą. Jeszcze będę szczuplejszy i serce będzie lepiej pracowało. No, żyć, nie umierać. Jest stewia. Czy jest ona dostępna? Czy korzystamy z niej? Kto osłodzi stewią? Ktoś ją zna? Ktoś tutaj mówi tak. Jest droga, ale jest na rynku, tak? Jak się okazuje, jest. No problem, że jest droga. W Stanach ją dopuszczono w 2008 roku, w Unii Europejskiej w 2011. Dopuszczono jako dodatki do żywności, symbol tutaj mamy. Nie znam cen. Na ile to droższe jest? Dużo droższe. Dużo droższe. Aha. No cukier, który jest na masową skalę produkowany, stał się tani. Czasami dotowany jeszcze, jak się okazuje. No tutaj mamy przykłady produktów, gdzie on jest wykorzystywany. W wyrobach cukierniczych się pojawia, w śniadaniowych przetworach zbożowych, nektarach owocowych, warzywnych, w lodach fermentowanych, w przetworach mlecznych, ale podejrzewam, że skala jest mała, no bo jest drogi. Ale zobaczcie Państwo, on jest stosowany w żywieniu, to jest jakby środek leczniczy, no bo nie jest w żywieniu chorych na cukrzycę, w leczeniu dietetycznym, w dietoterapii chorych z podwyższonym ciśnieniem krwi, w profilaktyce próchnicy, w żywieniu chorych na fenylketonurię. On jest, ta roślina jest. Myślę, że dałoby się sprawić, żeby stał się powszechnie dostępny i dla nas dostępny finansowo. Przyroda nam to oferuje. Syrop z agawy to środek słodzący produkowany w Meksyku, no ale u nas nieznany, ale tam wykorzystywany, ma przyjemny smak, porównywalny z miodem, 3 razy słodszy od cukru, jednocześnie ma 4 do 5 razy niższy indeks glikemiczny. No i posiada pewne ilości żelaza, wapnia, sodu, magnezu, czyli pierwiastki cenne, czyli jeszcze dodatkowy walor. Syrop klonowy. No ten jest dostępny, prawda? Nie wiem, czy ktoś go używa. Niektórzy kiwają głową, że tak. Bardzo drogi? Nie, nie. Około 25 zł za 200 ml. 25 zł, 200 ml. No ale myślę, że można wprowadzić troszeczkę urozmaicić, no zmniejszyć tym samym ilość cukru. Kiedy pijemy herbatę i ktoś musi mieć posłodzoną, czy naleśniki, czy do jogurtów, do lodów, no można wykorzystać. Dużo cukru, mało sole mineralne zawiera, jest mniej kaloryczny niż miód, ma mniej sacharodzy niż miód, nie zawiera konserwantów, zawiera witaminy różne, pierwiastki, także dodatkowe rzeczy przydatne w naszej diecie. Także to były słodziki i rozwiązania, które podsuwa nam przyroda, rolnictwo na terenach zasolonych. Wszyscy wiemy, że gleby zasolone no to są gleby, które są rolniczo niewykorzystywane, no bo traktowane jako takie bezużyteczne. Pytanie, czy
przyroda jest na tyle mądra, że dostarcza nam rośliny, które można by uprawiać na terenach zasolonych i czerpać z nich zysk. Myślę, że wszyscy podejrzewamy, że chyba tak, że ta różnorodność jest tak duża, że zapewne są takie rośliny, które można by uprawiać, paść zwierzęta, które by się tymi roślinami odżywiały i czerpać dochód. Są trzy chyba przykłady takie chciałem podać. Salicornia to jest roślina słonych bagien z Meksyku. No, na eksperymentalnych farmach rolnicy ją używają. Używają tam wody morskiej, co też jest cenne. No, woda słodka jest niezwykle limitowana, a ją można podlewać wodą morską. Można otrzymać z niej olej, przypominający olej z krokoszu farbirskiego, 2 tony oleistego ziarna na hektar na rok, co jest ekonomicznie opłacalne. Słoma może być używana do karmienia zwierząt. Na terenach zasolonych, gdzie do tej pory no, rolnictwo jakby było ograniczone, czy niemożliwe. Salicornia jest przykładem takiej rośliny. Kalar to drugi przykład rośliny. Trawa uprawiana w Pakistanie w glebach przesyconych słoną wodą na paszę. I jeszcze tamarugo. Tamarugo to drzewo. Drzewo na pustyni Atacama w północnym Chile. A więc w takich warunkach na pustyni sadzę sobie tamarugo, mam zadrzewienia na zupełnie jałowych terenach i tam hoduję owce w lasach tamarugo. I jak się okazuje, to przynosi świetne efekty ekonomiczne. Kupuję ziemię tanio, bo takie ziemie są tańsze, wykorzystuję tamarugo, hoduję owce i zarabiam. Kolejny przykład pokazujący różnorodność, mądrość przyrody i też możliwości, jakie przed nami jeszcze istnieją dzięki bogactwie bioróżnorodności. Tak, zmierzając do końca tego tematu rolnictwa powoli, to chciałem, żebyśmy teraz jeszcze tak przetestowali wykorzystanie roślin w naszej kuchni. Czy Państwo, w jakim zakresie Państwo korzystacie z różnych roślin w swojej codziennej kuchni i czy Wy znacie te rośliny? Te, które tu będą, ja znam, bardzo mi smakują, niektóre uwielbiam, ale zobaczymy, czy Państwo je znacie i sami się przekonajcie, ile tracicie. Korzystanie roślin w naszej kuchni. Cóż to jest? Nie wiem, czy dobrze widać. Słyszę fasola, soczewica, to nie jest to. Nie, nie sorgo. Cóż to jest? No ja z tego robię na gęsto, bardzo lubię. Zupę uwielbiam, jeżeli żona zrobi taką zupę, gdzie jest to nasiono. Pastę można zrobić. Kiedyś sprzedawano, bo to ma postać takich orzeszków, sprzedawano jako takie orzeszki prażone z tych nasion. I nikt tego nie zna. Nie wiecie, co tracicie, jaki to jest. Ja bardzo lubię ten smak. Nikt naprawdę nie wie? Muszę ujawnić, tak? To jest cieciorka, ciecierzyca. Ciecierzyca, cieciorka. Ktoś je, tak? Tak, no zupa cieciorki. O. Papryka, cebula, cieciorka do tego. No. Sporo osób zna? Widzę, że chyba niektórzy. Że to niektórzy troszkę znają, od święta może. To jest jedna z pierwszych roślin z rodziny bobowatych uprawianych przez człowieka, z Bliskiego Wschodu pochodzi, podstawowa roślina uprawna w Mezopotamii, w starożytnym Rzymie. Pyszna, dostępna, skończycie Państwo zajęcia, można iść kupić w jakimś tutaj sklepie. Myślę, że się znajdzie, a na pewno w markecie te nasiona są dostępne. Cóż to jest? No jest to fasola, ale fasol jest wiele. Ona nie nazywa się czerwona. Jak się ta fasola nazywa? Fasol jest wiele, mają różne smaki. Kształt podobny, ale kolory różne i smaki też różne. Nikt jej nie zna? To jest fasola azuki, zwana też czerwoną soją, fasola azuki. Smak podobny do orzechów, uprawiana w Chinach, w Japonii zwana królową fasoli. Państwo nie znacie tego smaku królowej fasoli, tak?
No też można pastę, na gęsto, no różne możliwości przygotowania są. Polecam, polecam. Dostępna. Tak. Fasola, to już wszyscy wiedzą chyba, że fasola, tylko jaka fasola? Jaką ona ma nazwę? I jak smakuje? No, podejrzewam, że nikt nie wie. To jest fasola mungo. No, jest drobna, mniejsza niż te inne. Pochodzi z Indii, znana na Dalekim Wschodzie. Dużo żelaza, witamin, bardzo smaczna z dodatkiem curry. A jak widać, zakres wykorzystania różnych wspaniałych roślin w Państwa kuchni ograniczony. To, no ja to uwielbiam, to trzy odmiany są na naszym rynku. Szybko się gotuje, pasta, zupa jeszcze lepsza niż cieciorki dla mnie. Na gęsto. Tam z tyłu Państwo wiedzą, co to jest? Bo tu już padło, ale... No to jest soczewica, tak. No nazwa widać znana, tylko pytanie, czy ją jemy, czy znamy ten smak. Podstawa wyżywienia w starożytnym Egipcie, Grecji, Rzymie, uprawiana w Kanadzie, Indiach, Turcji, Stanach, w Polsce też oczywiście uprawiana. No ale często to było tak, że przed wojną to ludzie jedli, nasze tam babcie, prababcie jadły, a my już dzisiaj nie jemy, bo pani chyba nie zna tego smaku. Współczuję, bo ona bardzo ożywia moją kuchnię, bardzo, bardzo lubię soczewicę. Bardzo prosta w przygotowaniu, bo się szybko gotuje, szybko można pastę zrobić, to jest łatwe w tym wypadku. No dobrze, to jest to. Owies. Owies, tak, no wszyscy wiemy, że owies. Pytanie, czy jemy ten owies? Czy go jemy na co dzień? Ja zaczynam dzień od musli, gdzie są płatki owsiane, są różne inne płatki, orzechy, owoce. Zalewam wodą albo mlekiem, można jogurtem, ale płatki owsiane są podstawą. To mnie stawia na nogi. Bardzo zdrowe jedzenie. Pytanie, ilu z nas je płatki? Pani je, tak? Okej. Okay. Tutaj trochę więcej osób, ale podejrzewam, że niewiele. I widzę, co podnoszą rękę, uśmiech na twarzy, bo bardzo lubią płatki owsiane. No dobrze. No tu znamy i tutaj już niektóre z tych roślin ważne, no udało się gdzieś przy bakłażan nieznany i może tutaj trochę więcej osób zje na co dzień. Panów to jeszcze może przekonać to, że to jest uważany za afrodyzjak. Na surowo do zup, sufletów warzywnych, dostępny. Smaczny. Czy jakieś doświadczenia kulinarne panie mają? Chcecie się podzielić? Nimi to ja może podsunę, że coś o... Nie, ja nie mam. Bo ja nie lubię bakłażana. A pani lubi? Ja właśnie próbowałam się dowiedzieć. Aha. Ja wiem, że z grilla jest dobry bakłażan właśnie. Aha. Osolony no właśnie. I... Zamiast grillować mięso, można bakłażana, tak? Tak, tak, tak. To zróbcie to przy najbliższej okazji. Z bakłażanem. No tak, karczoch. Częściej jadane główki kwiatostanów po usunięciu tych zewnętrznych, stwardniałych łusek, po ugotowaniu, usmażeniu, pieczeniu. Ktoś jakieś ma doświadczenia? Nie smakował. Nie smakował. No oczywiście. Ale na pewno są setki takie, które by pani zasmakowały. Dobrze. No jeszcze ostatni przykład mam taki. To jest oczywiście orzech. Orzechów jest wiele. No, tyle różnych na naszym rynku jest, tyle smaków mają. Ten, no nie wiem, dla mnie jeden z tych delicji szczególnych. Czy znacie państwo? Tak jest, makadamia. Makadamia. Nie wiem, czy pani też je bardzo lubi? Nie, nie lubię. Nie lubi pani? Dziwne. Wydawało mi się, że on jest tak smaczny, że dużo tłuszczu, jak widać. Olej do produkcji kosmetyków. No tak, tak, jest.
kosmetyce wykorzystywane. Ja je zjadam. Dobrze, to przejdźmy teraz do hodowli zwierząt. No podejrzewam, że większość z nas zjada również mięso, także odnieśmy się również do hodowli zwierząt. Pytanie teraz tak, dlaczego hodujemy i jemy mięso tych, a nie innych zwierząt? Czy ich hodowla przynosi najlepsze efekty ekonomiczne, dlatego je jemy? Czy pokarmy są najsmaczniejsze, najzdrowsze? No nie wiem, też wydaje mi się, że podobnie jak w przypadku zbóż był to przypadek. Że to może być przypadek? Ja też tak pomyślałam, tak jak rośliny. Kto je zaczął hodować? Był to naukowy, przemyślany, współczesny wybór? Nie, wydaje mi się, że przypadek. Jacyś no, rolnicy pierwsi zaczęli to hodować i przynosiło im to jakieś zyski. Jest to powielane teraz. No tak, tak. Chciałbym, czy to był dobry wybór? Chciałbym, żebyśmy się temu przyjrzeli. Jak w tym wypadku historia ma się ze zwierzętami. No i chciałem przywołać parę gatunków zwierząt. Na początek amazońskie żółwie z rodzaju Podocnemis. One stanowią cenne źródło białka dla tubylców żyjących w tamtym rejonie. Dostarczają 250 kg mięsa z hektara. To jest 400 razy więcej niż produkcja wołowiny. Wyobraźcie sobie Państwo, że mamy hektar, na którym są krowy albo żółwie. No, zysk ekonomiczny 400 razy więcej można pozyskać tej biomasy kilogramów, kiedy na tym obszarze są żółwie. Koszty środowiskowe są znacznie mniejsze niż przy tych uprawach krów czy innych zwierząt. Podobno bardzo smaczne, a efekty ekonomiczne znacznie, znacznie większe przynosi. Legwan zielony, kolejny gatunek, mięso jest lekkie, delikatne. Przez całe stulecia był uważany za przysmak przez farmerów wilgotnych tych rejonów Ameryki Środkowej i Południowej. Ale zauważcie Państwo, tam są te żółwie, są legwany, a uprawia się w tamtych rejonach krowy. Zamiast jeść powszechnie takie zwierzęta, nie, one są, no, ich znaczenie jest marginalne. Dostarcza 10 razy więcej niż produkcja wołowiny z hektara. Nie 400, ale 10, ale to jest 10 razy więcej, mimo wszystko. Na pewno jest ten czynnik psychologiczny, żeby ludzie zechcieli jeść mięso innych zwierząt, a nie tylko krów, świń, owiec i tak dalej. Ale myślę, że jest to możliwe. No. Takich gatunków zwierząt, które czekają i są możliwe, ich hodowla jest wiele. Przywołuję jeszcze raz za Wilsonem z książki Różnorodność życia, gdzie tych gatunków jest długa lista. Ja tylko kilka z nich pokażę. Takie, które mogą być hodowane na skalę komercyjną. I myślę, że ktoś lubi mięso z Państwa, no to może by go to pociągało, żeby urozmaicić tą kuchnię, a nie cały czas ten kotlet czy ta rolada. No, cały czas to samo Państwo pewno jecie, a tych zwierząt jest znacznie więcej. Babirusa z Indonezji i okolice. Świnia z głębokich lasów odżywia się roślinami o wysokiej zawartości celulozy, potrzebuje mniej ziarna, jest możliwa do hodowli. Kapibara. No wszyscy znamy tego największego gryzonia, który ma mięso wysoko cenione, jest łatwy do hodowli na ranczach, w otwartych terenach, blisko wody. Hodowla jest możliwa. Guanaco z Ant i tamtego rejonu Ameryki Południowej, spokrewniona z lamą, znakomite mięso, sierść, skóry, można hodować na ranczach. Guanaco. Paka. To wielki taki gryzoń, mięso jest cenione, sprawdzone, znane, Ameryka, rejon tropikalny. I jeszcze mam tutaj z ptaków pustynnika, pustynie Afryki, Azji zamieszkuje. Podobne do gołębi, zaadoptowane do najsurowszych pustyń, możliwe udomowienie. Takich gatunków jest, jak mówię, wiele. Poznanych, jakby sprawdzonych, że ich produkcja żywności z ich wykorzystaniem jest możliwe. Dobrze, jesteśmy jeszcze chwileczkę przy rolnictwie. Znaczenie dzikich odmian. Jak ważnym jest różnorodność odmian, różnorodność genów
zachowanie tej różnorodności. Co się może stać, kiedy dochodzi do takiego ujednolicenia, do zmniejszenia puli genowej, do zaniku różnych odmian? I czy takie historie chciałem przywołać? Czym grozi zubożenie puli genowej danej populacji? Do czego może prowadzić utrata wielu odmian roślin, zwierząt uprawianych przez naszych przodków? A to się dzieje. No pierwsza historia dotyczy kukurydzy. W 70 roku grzyb zaatakował liście kukurydzy w Stanach Zjednoczonych. No i to przynosiło straty w rolnictwie amerykańskim rzędu 2 miliardów dolarów rocznie. Potrzebna była odmiana, która ma gen odporności na tego grzyba. Czy udało się znaleźć taką odmianę z takim genem? Udało się. Dokonał tego student college'u z Meksyku, który studiował na południu Stanów Zjednoczonych, przyjechał do domu, mieszkał wysoko w górach w Meksyku, przyjechał do domu i znalazł na opuszczonych, zaniedbanych zagonach odmianę kukurydzy, która miała ten gen. Przypadek. Ta odmiana nazywa się Zea diploperennis, odporna się okazała na 7 chorób. Zyski ze znalezienia tej odmiany z tymi genami wynoszą 4,4 miliardów dolarów rocznie. Nie wiem, kto te pieniądze ma, czy ten student, być może nie, no ale ktoś zarabia dzięki temu, że ta odmiana była i miała te geny. Udało się znaleźć taką odmianę. Druga historia dotyczy ryżu. Kiedyś uprawiano 30 tysięcy odmian ryżu w Indiach. Liczba odmian ryżu się drastycznie zmniejsza. Nie potrafię powiedzieć, ile w tej chwili wynosi, ale jest ona drastycznie mniejsza i ten proces się nasila. W latach 70. wirus karłowatości traw spustoszył pola od Indii po Indonezję. Była tragedia. Trzeba było znaleźć odmianę ryżu, która ma gen odporności na tego wirusa. No i szukano. Międzynarodowy Instytut Ryżu zbadał 6273 odmiany ryżu pod kątem odporności na tego wirusa. Szukano, szukano i znaleziono. Znaleziono w takim niepozornym indyjskim gatunku Oryza niwara, który został odkryty zresztą niedawno. No i dzisiaj ten mieszaniec jest uprawiany na wielkich obszarach. Tylko wtedy było jeszcze w czym szukać. Dzisiaj ta pula odmian jest znacznie mniejsza. Dzisiaj to szukanie jest ograniczone. I to pole manewru jest coraz mniejsze, ponieważ ta różnorodność odmian zanika. Kawa. Też lata 70. rdza kawowa pojawiła się w Brazylii i zagroziła gospodarce kilku krajów. Szukano odmiany i znaleziono w takim dzikiej odmianie kawy z regionu Kafa w południowo-zachodniej Etiopii. Udało się znaleźć. Ta sytuacja dzisiaj jest coraz groźniejsza i się nasila. FAO podaje tutaj gatunki, zagrożonych gatunków, które mogą zniknąć z naszego menu. FAO podaje na tej liście banany, ananasy, mango, kawa, jabłka, winogrona, pomidory. Te gatunki mogą zniknąć, ponieważ różnorodność odmian staje się coraz mniejsza. Przyczynami jest monokulturowy model uprawy roślin, zmniejszenie różnorodności, utrata odporności na choroby szkodniki, wzrost wrażliwości na niekorzystne warunki środowiskowe. Ten proces się nasila. Nasza kuchnia tu się może zmniejszyć o pewne gatunki. Ważnym jest zachowanie tej różnorodności odmian. Przejdźmy do medycyny. To było rolnictwo długo, a teraz jeszcze medycyna, przemysł. Jak to wygląda z wykorzystaniem roślin, zwierząt w medycynie? Po pierwsze chciałem podkreślić i pokazać na tym schemacie, że cała nasza mądrość bierze się z przyrody. Że leki nie są wymyślane przez nas, tylko przez rośliny i my czerpiemy z mądrości przyrody. Pierwsze, wiele leków jest bezpośrednio wyekstrahowanych z roślin albo tkanek zwierzęcych. Mamy tutaj przykłady. Druga grupa to są leki, które są przetworzonymi naturalnymi surowcami. A trzecia grupa to są syntetyczne analogi substancji naturalnych. My korzystamy z tego, co przyroda wymyśla. Bezpośrednio albo pośrednio. Ale te leki, te związki, wymyśliła przyroda. Stracimy je, pole manewru, możliwości produkcji kolejnych leków zostaną ograniczone. W jakim zakresie korzystamy z tej różnorodności? No, około 230 tysięcy gatunków roślin jest znanych. 5 tysięcy roślin przebadano pod względem występowania alkaloidów, czyli mniej niż 3%.
Czyli o 97% roślin to my nic nie wiemy pod względem alkaloidów, pod względem możliwości wykorzystania w rolnictwie. Kto by się tego spodziewał? Aspiryna jest tym najbardziej znanym przykładem leku i najbardziej popularnym, który no, kiedyś korzystano z tego związku z kory wierzby. Potem pozyskiwano z wiązówki błotnej. Przyroda ten związek wymyśliła i my z niego korzystamy. I się tu wspomagamy na co jakiś czas. Rośliny są lepszymi chemikami. Rośliny są lepsze od nas. Dlaczego? Ponieważ przez miliony lat każdy żywy organizm eksperymentował z substancjami chemicznymi, aby zaspokoić swoje potrzeby. To laboratorium przyrody jest przeogromne i to jest długi upływ czasu. Każdy gatunek doświadczył astronomicznej liczby mutacji, rekombinacji genetycznych. Przyroda cały czas pracuje i wymyśla różne kombinacje, nowe układy. I wiemy, że te eksperymentalne produkty przechodzą przez siły doboru naturalnego. No, nasze możliwości testowania, sprawdzania są ograniczone w stosunku do ogromnego laboratorium, jakim jest przyroda i czasu, jaki ona miała do dyspozycji. I one są lepsze od nas. Nie mamy szansy z nimi konkurować. Dzikie rośliny, zwierzęta nadzieją dla ludzi. 15% roślin lasu tropikalnego, to na przykładzie Kostaryki, ale gdzie indziej jest podobnie, ma właściwości zwalczające raka. Co się dzieje z dżunglą tropikalną? Wiemy, w jakim tempie jest wycinana, jak się obszary puszczy tropikalnej kurczą. 50% leków na raka zawiera związki otrzymywane z organizmów zasiedlających rafy koralowe. Co się z rafą dzieje, wiemy. 30% zniknęła, kolejne obszary rafy koralowej bieleją, no i za chwilę znikną. Co jak je stracimy, te dzikie rośliny, zwierzęta? Wyobraźmy sobie, że pani, która siedzi pod koniec tej sali, nie wiem, trzecia od tyłu, z lewej strony, zachoruje na jakąś chorobę. No i będzie potrzebny lek. Jeżeli zachowamy dżunglę tropikalną, mamy szansę znaleźć ten lek, który jej pomoże, uratuje jej życie. Jeżeli nie, nie będziemy w stanie jej pomóc. Nie znajdziemy tego leku. Barwinek różowy to jest roślina, pochodzi z Madagaskaru, zawiera dwa alkaloidy, winblastina, winkristina. Alkaloidy te potrafią wyleczyć większość ofiar dwóch najbardziej śmiertelnych rodzajów nowotworów, choroby Hodginga, białaczki limfocytowej. Są skuteczne w leczeniu guza Wilmsa, pierwotnego guza mózgu, nowotworów jąder, szyjka macicy i sutka. No, życie pewno milionów czy setek tysięcy ludzi ta roślina uratowała. Dochód z sprzedaży tych substancji 180 miliardów dolarów rocznie. Całe szczęście, że ona była jeszcze na naszej planecie, nie zniknęła, ktoś ją znalazł. Zysk, korzyść dla nas, dla ludzkości, przeogromna, z tej jednej roślinki. Pacyficzny cis, to z kolei zawiera on taksol, który skutecznie zwalcza raka sutka jajników. Kiedyś pozyskiwano bezpośrednio z tego cisu, ten nasz cis też ten związek miał, nawet myślano, zdaje się, o hodowli cisów. Ale dzisiaj to się już robi syntetycznie. Nie? No ale źródłem tego związku jest cis. To pnącze z Kamerunu zawiera substancję, która chroni komórki przed zakażeniem HIV i spowalnia ten przebieg choroby. Termus aquaticus to bakterie żyjące w gejzerach, w Yellowstone, zawierają enzym wykorzystywany w metodzie powielania DNA, metodzie PCR. Dla Państwa, którzy blisko Wam do tych zagadnień genetycznych, no wiecie, to takie podstawowe narzędzie, genetyka, ale ta informacja, ten enzym, to z tych bakterii. Przypominam, Yellowstone, pierwszy park narodowy. Gdyby tam nie był park, gdyby zniszczeniu ten obszar uległ, czy ten enzym byśmy znaleźli? Może tak, może nie. No. Pijawka lekarska, no to przykład nam znany, hirudina z jej śliny. Jest używana w leczeniu hemoroidów, reumatyzmu, zakrzepicy, różnych innych kontuzji. Tych przykładów można mnożyć jeszcze więcej. Nietoperze wampiry, substancja z ich śliny, stosowana jako środek zapobiegający zawałom. To wszystko daje nam, oferuje nam przyroda. Przechodzę do przemysłu. Na zakończenie tej pierwszej części naszego spotkania przemysł i parę przykładów. Niektóre myślę znane,
ale myślę, że przynajmniej dwa będą niezwykle ciekawe i nieznane jeszcze Państwu. Miesiącznica roczna dostarcza surowce na folię, masy plastyczne, zmiękczacze, nylon, taśmę filmową. Myślę, że znany nam przykład, ale go tutaj dla porządku przywołuję. Wilczomlecz dostarcza surowce na gumy, żywice, fungicydy. Przemysł korzysta z różnych roślin. Wilczomlecz. Fevillea cordifolia. To jest roślina płynąca z Amazonii, która okazuje się być alternatywą dla palmy olejowej. No dzisiaj wycina się dżunglę tropikalną i sadzi się palmę olejową. Tymczasem no, jest roślina w tej dżungli, która dostarcza oleistych nasion, które pozwalają wyprodukować więcej oleju z hektara niż tradycyjnie z palmy olejowej. Jest lepsze rozwiązanie. Oleju potrzebujemy, ale być może można by go inaczej pozyskiwać. No a teraz przykład, myślę, najbardziej ciekawy to sposób pozyskiwania papieru. Papier wiemy, jak sadzimy drzewa określonego gatunku, mamy lasy gospodarcze, monokulturowe, sztuczne plantacje drzew, czekamy kilkadziesiąt lat, ścinamy, no potem to wędruje do celulozowni, a z tej celulozowni papierni wychodzi no, niezwykłe, niebezpieczne toksyny. No, wiemy, że celulozownia jest bardzo niebezpiecznym dla przyrody przemysłem, prawda? Czy nie dałoby się inaczej pozyskiwać papieru w sposób bezpieczniejszy dla przyrody? Myślę, że podejrzewamy, że tak. Czy takie możliwości przyroda dostarcza i chciałem podać przykład. Hibiscus cannabinus, czyli kenaf, to jest wschodnioafrykańska roślina spokrewniona z bawełną okrą. Zobaczcie Państwo, jak ona rośnie. 5 metrów w ciągu 4-5 miesięcy. Porównajcie to z naszymi drzewami, które rosną całe nasze życie niemal, żeby je móc ściąć i pozyskać papier. A ona rośnie w tempie 5 metrów w ciągu 4-5 miesięcy. Ona jest wykorzystywana już dzisiaj, konkuruje z tradycyjnym sposobem na południu Stanów Zjednoczonych, dostarcza 3 do 5 razy więcej pulpy niż drzewa na produkcję papieru. No ale tylko w tym rejonie nie jest ona jeszcze powszechna. Co ważne, do wybielania włókien potrzeba niewielkich ilości substancji chemicznych. To jest też godne podkreślenia. Jest też jeszcze inny pomysł, tak zwana trawa drzewna, alternatywny kolejny pomysł na produkcję papieru, gdzie dobiera się odpowiednie gatunki drzew i sieje się je i kosi jak trawę. No i okazuje się, że jest to możliwe, produkcja papieru na masową skalę, że to jest na granicy już opłacalności. Inna filozofia. No nie, że sadzimy i czekamy kilkadziesiąt lat, tylko że odpowiednie garunki, szybko rosnące i sadzi się bardzo gęsto i kosi jak trawę. No, ci autorzy opisali walory takiego podejścia. Kończąc ten temat bioróżnorodności i podkreślając, jak ona jest ważna, jak nie jest doceniana, to, że wymaga ona troski z naszej strony i zabiegu, chciałem tą część zakończyć fragmentem filmu z serii Ziemia z nieba Jana Artusa Bertranda. Zachęcałem Państwa i zachęcam do zobaczenia innych odcinków, a ja chciałem pokazać fragment, czołówkę filmu Różnorodność biologiczna. Everything is living and everything is linked. Why are we doing this documentary? During the last 30 years, we've lost almost 30% of what lives on Earth. It's time we did something.
Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólną refleksję dotyczącą różnorodności biologicznej, jej wykorzystania i też tego, co tracimy każdego dnia. Dziękuję bardzo.